Termalika Bruk-Bedniciecza pokonała w wyjazdowym spotkaniu Koronę Kielce 1-0 w ramach 14. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Jedynego gola trafił z rzutu wolnego Dariusz Jarecki. Piłkarz Termaliki mocno uderzył piłkę, ta lekko odbiła się od zawodnika gospodarzy ustawionego w murze i zmyliła bramkarza. To wystarczyło, żeby pokonać podopiecznych Marcina Brosza. Ekipa z Niecieczy ma 19 punktów na swoim koncie i plasuje się na 8. pozycji w tabeli piłkarskiej Ekstraklasy. Na pewno cieszy, tym bardziej taka bramka. Jedna z piękniejszych chyba w mojej karierze. Fajnie. Najważniejsze, że przyjechaliśmy tutaj z nadzieją, żeby zagrać dobry mecz i wygrać. I najważniejsze, że to się udało. Pierwszą połowę naprawdę mieliśmy dobrą, uważam. W drugiej na pewno troszeczkę pozwoliliśmy grać Koronie. Liczyliśmy na to, że się szybko wyszumi i chcieliśmy ich skontrować. No mówię, najważniejsze są dzisiaj 3 punkty i już nikt nam ich nie zabierze. W sobotę o 15.30 Termalika rozegra prawdopodobnie swój ostatni mecz na stadionie w Mielcu. Budowa nowego obiektu w Niecieczy ma się niebawem zakończyć i kolejne spotkanie podopieczni Piotra Madrysza mają zagrać już na własnym terenie. Nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich. Zaufaj nam i sprawdź swój samochód na jednej z najnowocześniejszych stacji diagnostycznych w mieście. MPK. Ponad 100 lat w biznesie motoryzacyjnym. Doświadczenie, które procentuje.